Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadanie z funkcji kwadratowej z parametrami. Tym razem mamy zadanko uzasadnić, że równanie ma rozwiązanie dla dowolnej liczby m należących do zbioru liczb rzeczywistych. I tu mam nasze równanie minus 2m kwadrat plus m minus 4x plus 2m równa się 0. Pierwsza podstawowa rzecz to oczywiście będziemy szukać tutaj pewnego warunku, ale zapisałem tutaj jeszcze wzór skróconego mnożenia a minus b do kwadratu, ponieważ będziemy z niego korzystać podczas obliczania delty tutaj z tego m minus 4. Dobra, no to tak, a równa się minus 2, b równa się m minus 4, a c równa się 2m, tak, czyli ten wyraz wolny. No i pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to oczywiście policzymy sobie naszą deltę z tego. Wzór jest b kwadrat minus 4ac, czyli zamiast b wstawiamy sobie m minus 4 do kwadratu, bo b jest do kwadratu. Minus 4 przepisujemy, a jest minus dwójeczką i c jest 2n. No to liczymy. Właśnie tu po to wstawiłem ten wzór, bo teraz będziemy z niego korzystać. Mamy m minus 4 do kwadratu, więc a jest równe m, a b jest równe czwórce. I mamy tak, a do kwadratu, czyli mamy m kwadrat, minus 2 przepisuję, jest a, czyli ta pierwsza liczba m, razy b, czyli razy 4, plus b kwadrat, czyli 4 do kwadratu. I dalej mamy minus 4 razy minus 2, to jest oczywiście 8 razy 2m. Tu w nawiasie możemy sobie to powyliczać, więc mamy m kwadrat, minus 2 razy m razy 4 to jest minus 8m i 4 do kwadratu to jest 16. 8 razy 2m to jest 16m. Nawias zniknął, ponieważ tu przed nawiasem jest plus, więc można go spokojnie usunąć. I redukcja wyrazów podobnych, mamy m kwadrat minus 8m plus 16m to jest 8m plus 16 przepisujemy. I teraz pytanie, kiedy nasze równanie ma rozwiązanie dla dowolnego m, czyli kiedy równanie ogólnie ma rozwiązanie? Wtedy, kiedy skoro jest równanie równa się 0, to szukamy miejsca zerowego tej funkcji kwadratowej. A funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe, jak delta jest większa od 0 i jedno miejsce zerowe, kiedy delta jest równa 0. Więc naszym warunkiem, którego będziemy szukać, to jest delta jest większa równa od 0. Skoro delta jest m kwadrat plus 8m plus 16 i ma to być większe od 0, większe równe od 0, to otrzymujemy warunek m kwadrat plus 8m plus 16 jest większe równe od 0. I zostało nam do sprawdzenia właśnie ten warunek, kiedy to równanie kwadratowe jest większe równe od 0. Czyli liczymy sobie kolejną deltę, tym razem deltę z indeksem m, bo to równanie jest z niewiadomą m. I znowu mamy b kwadrat minus 4ac, b jest ósemką, bo to jest to, co stoi przy m, więc jest 8 do kwadratu, minus 4 sobie przepisujemy, a to jest to, co stoi przed m kwadrat, czyli tu nic nie stoi, więc tu jest ukryta taka jedynka, bo to jest 1 razy m kwadrat, to jest m kwadrat, więc a jest równe 1, no i c jest równe 16. 8 do kwadratu to jest 64, minus 4 razy 1 to jest minus 4, razy 16 to jest 64, więc nasza delta od ma wyszła 0. Skoro nasza delta od ma wyszła 0, to liczymy sobie oczywiście m0. M0, czyli może tak, jak delta wychodzi równa 0, to zawsze liczymy x0, ale że to jest równanie z niewiadomą m, to liczymy m0 analogicznie. Więc m0 to jest minus b przez 2a, czyli mamy minus, b jest ósemką, więc wychodzi minus 8, przez 2 razy a, więc wychodzi 2 razy 1, bo a jest jedynką. Minus 8 przez 2 razy 1 to jest minus 4. I w tym momencie możemy sobie zapisać naszą funkcję kwadratową, tą tutaj, co mamy m kwadrat plus 8m plus 16, w postaci iloczynowej. Tutaj dla przypomnienia podałem wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej, kiedy delta jest równa 0, czyli f od x równa się a, x minus x0 do kwadratu. W takim razie a jest jedynką, więc tutaj nic nie będzie. M minus m0 wyszło minus 4, więc jest minus minus 4 to jest 4 do kwadratu, czyli zamiast m kwadrat plus 8m plus 16 mam m plus 4 do kwadratu większe równe od 0. I z tego możemy sobie wywnioskować, że m faktycznie musi należeć do zbioru rzeczywistych, czyli dla dowolnego m to wyjściowe nasze równanie ma nieskończenie wielu rozwiązań. Dlaczego? Bo to równanie jest spełnione dla dowolnej liczby m. Dlaczego tak jest? Bo m plus 4 podnosimy do kwadratu, a dowolna liczba podniesiona do kwadratu
jest zawsze większa bądź równa od zera, bo coś podniesione do kwadratu nie może dać liczby ujemnej. Dlatego m należy do zbioru liczb rzeczywistych. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli coś jest niejasne, to spróbuj jeszcze raz i przeanalizować to całe zadanie, obejrzyj ten film jeszcze raz. Gdyby jednak pojawiły się ciągle jakieś pytania, to na dole w komentarzach śmiało je napisz. Postaram się na nie odpowiedzieć. A póki co, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań z matematyki. Cześć!